Kopiemy. Kopiemy. Zobacz, jak ona się cieszy. Powiem wam, mega jest naprawdę po sezonie. Po sezonie. Tylko po sezonie. Dzień dobry, jak oglądałeś ostatniego vloga, to wiesz, że przyjechaliśmy i ledwo sprzęty odpalone, a my kręcimy już następnego, czyli już się naładował traktorek, ale niestety nie ogarniemy nic, dlatego że już jest ciemno, a pokażę wam, co mam tutaj. Zobaczcie, grzyby. Dzisiaj mamy, nie wiem który, któryś wrzesień. Ja już nie jarzę ogólnie. Zaraz trójnóg chowam. Wszystko chowam. No i biorę się do obczyszczania prawdziwków. A jutro wyjeżdżamy na naszą vanlife'ową podróż nad morze. Więc zapraszam was z uśmiechem przez życie. Vanlife, free life. Lecimy. Wiecie, jak to jest, nie? Lecisz po lesie. Pach, 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 pach. I no nie wycierasz. Prawdziwki to nie jest tak jak czarny łepek. Trzeba by obczyszczać od razu na miejscu. Najlepiej by tak było. Ale jak się szybko ciemno robi, wpadasz na chwilę, no to nie da się, nie da się. No i teraz po prostu trzeba się wyluzować, nie denerwować. Obczyścimy ładnie, zamrozimy, weźmiemy na podróż, nad morze, zrobimy sobie jakąś polędwiczkę na przykład z grzybami. A tak naprawdę, powiem wam, nie mam ochoty tego robić. No ale... trzeba, to trzeba. Osada puszczy śpiew. Słyszycie? Polska, Chorwacja. A my rano wstajemy i śmigamy. Co, Luś? Odżyliśmy, nie? Nasza puszcza. Nasza. A też może być wasza. W przyszłym roku już będziemy oficjalnie otwierać. Bynajmniej wynajem tego jednego domku. Drugiego domku nie robię z przyczyn innych, bo kiedyś o tym opowiem. Wolę po prostu zainwestować te pieniądze w coś innego, żeby zyskać. No i może zaczniemy wcześniej wiosną ogarniać może prysznice, łazienki. Jak ogarnę w tym roku troszeczkę działkę pola kamperowego, pomimo że prądu nie będzie, bo pociągniemy po prostu kablami prąd stąd, to już też będzie można przyjechać. Nie ma co czekać. Nie wiem, czy ktoś kiedyś ogarniał prawdziwki, no a prawdziwki to są takie grzyby, które faktycznie ciężko wyczyścić sobie tak gdzieś tam w lesie, ale gąbka to jest rewelacja pod tym względem i obczyszcza wszystko fajnie. Ja jestem zadowolony. Będziemy mieli grzybki na podróż. Zrobimy sobie sosik. Jakiegoś kurczaczka albo polędwiczkę kupimy i gitara. Ja już nie chcę przedłużać. Powiem wam, że ogarnąłem dopiero tyle, ale tak pachną te grzyby i będziecie... Cieszę się, że puszcza to jest w ogóle takie miejsce, gdzie powiedzmy od kwietnia do listopada będzie można tutaj przyjeżdżać, będzie co robić ogólnie, więc ja wam tu to zapewnię. Oglądajcie. A my jutro w
podróż. Mały postój na przekąskę. Jesteśmy w miejscowości Drezdenko i odebraliśmy nasze warunki zabudowy na nowy domek. I lecimy w końcu na wybrzeże. Czy my już możemy jechać? Nie. Nie. Dobra. Zeszło nam trochę. Ruchliwa ta droga. A my takie sknerusy, że kapka swoja, zamiast kupić ją. Oj, oj, oj. Ty tam, Łukaszku, zawsze przesadzisz. Odwlekamy z powrotem. Za dużo mielenia będzie. Okej. Zawsze przesadzę. Wiecie, gdzie jesteśmy? Przy autostradzie, na McDonaldzie. Ta kawa jest lepsza. Póki Ania nie przyszła jeszcze, to wam zdradzę. O mało co, nie mielibyśmy kawy swojej ulubionej, więc kupiliśmy Biedronce Kimbo. Zapomnieliśmy ręczników i zapomnieliśmy pasty, a szczoteczki mamy. Dobra, biorę kawkę. Musiało się odpowietrzyć. Tam masz jaką niegazowaną? Jak, Aniu? Z naszymi ręcznikami? Będziesz schnął na słońcu. Co chcesz? Wodę. Wodę. A jak z naszą pastą do zębów? Pasta jest. Pasta jest? Tak. Mhm. A jak tam z naszą kawą? Ulubioną? Wernano? Proszę. Piciu. Kawka się robi. I McDonald's. A ty gdzie? A ty gdzie? Gdzie już idziesz? Aha, pić chcesz. Okej. Okay. Słabe miejsce, bo ruchliwe, a nie ma się gdzie tu zatrzymać po drodze. Kawka w naszych kubeczkach. Okej. I pamiętajcie, kończycie gotować w trasie, zawsze zamknąć gaz. A ja gaz mam tutaj. Kochanie, czy kawkę ci podać do łóżka? No to rozkładamy nasz stoliczek. Siedzonko? Co?
siedzonko mamy tu. Kochanie, wypełnisz kartę pobytową? Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Oli, gdzie jesteśmy? Gdzieś Nawet nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ale kemping nazywa się Kemping Trap, tak? Trump. Świętouść. Świętouść. No. Kołczewo. Kołczewo, będziemy się coachingować. A ja mam ochotę na czerninę. I czerninka wlatuje. Ania, ty też czerninkę? No i czerninka wlatuje. Bam. Makaronik. Dobra. Najpierw ja, a potem Olcia. Patrząc na to, to tak jakby miało być mnóstwo ludzi, ale w większości to są puste kempingi. Ludzie chyba zostawiają tutaj to po prostu na cały rok. Za dużo ludzi nie ma. Już słyszę, że trochę Niemców jest. A my stoimy sobie tak. Stanąłem tutaj, dlatego żeby mieć troszeczkę słońca na panel. Suma summarum te drzewa będą zasłaniać. A tutaj już zachodzi, ale tutaj będzie troszeczkę ekspozycji. No i tak sobie stoimy. Udało mi się nawet tak stanąć, że nie muszę się wyważać podporami żadnymi ani nic. Oli specjalnie jest przypięta. Jesteśmy w tym kierunku, bo tam jest psiak, tam jest psiak, tam są małe psiaki. Zresztą raczej to nie są psiaki, nie? To są tylko wkurzacze. Takie małe gówniarze. Takie gówniarze. Lane kluseczki zrobione raz, dwa. Jak, kochanie, czerninka ci smakuje? Dobrze. Jest słodka i kwaśna. No, a co ty tak szumi? A, co to szumi? Co to szumi? O? Może. Nie znasz się? Nie. Szumi. Internet działa. Przetwornica szumi. Sprawdziłeś, czy działa? Działa. Czyli zostajemy tutaj, bo praca zdalna musi być. A pan podjechał i zrezygnował. Witam w nowym dniu. Pierwsza pobudka była 6:30. Siusiu, wszyscy poszli. A potem kima do 9:30. Tak ogarniam sobie tutaj mój kurczę. Przetwornicę moją. O, tu sobie włączam i wtedy już mi prąd działa, nie? Dobra. Rano, śniadanko. Wczoraj już byliśmy na plaży i to wszystko nie nakręcałem, ale dzisiaj wam pokażę, bo zostajemy jeszcze jeden dzień dłużej tutaj, a później będziemy jechać dalej. No i standardowo od rana jajeczniczka, chyba z cebulą będzie i z polędwiczką. Szalotka wleciała, ta poleci na kanapki, jajeczka są. I tu taka uwaga, polędwiczka wędzona. Nigdy nie trzymamy we worku foliowym, chyba że jest zamrożona. Ale później, jak wkładacie do lodówki na podróż, najlepiej w ręcznik papierowy zawinąć i ona będzie długo, długo świeżuchna. I nie wyschnie. Tam będzie prędzej obślizgła. Chyba że robicie swoje wędzenie, to jeszcze to jakoś się dłużej ogarnie, ale ogólnie tak samo chleba ja nie trzymam w workach foliowych. Chyba że macie inne sposoby, to piszcie w komentarzach. No. A tak to, pomidorki, sałata, trochę zieleniny i lecimy z jajkiem. Uwielbiam śniadania poranne w plenerze. A tak wygląda nasze wyro. Zobaczcie, ja je powiększyłem, że wysuwamy tą stronę. No naprawdę wysypiamy się lepiej niż w chacie. Materac, nie wiem, piątka albo ósemka, ale jest rewelka. I takie to śniadanko powstało z rana. Cytryna nam się zamroziła, miodzik i najważniejsze to kiszony czosnek. Bierzemy się do jedzenia. Każdy je. Nawet Oli. A potem pokażę wam plażę. Zanim plaża, to wpierw kawka.
Takie Volkswageniki. Oczywiście z Niemiec. Kempingi. Oli nas tu prowadzi. Taki kamperek to fajna sprawa. Można by podróżować cały rok Integra. No i tak. Tutaj mamy dojście do plaży i tradycyjnie kończy mi się bateria. Fajne siedziska porobione. Co jest cudownego, że nie ma tylko ludzi. Jest super. A popołudniami to już w ogóle jest super. Rewelka. Taka to ci plaża. Wczoraj patrzyłem, co ciepła woda jest naprawdę. Co, Oli? Kopiemy? Haściu, Oli, kopiemy. Kopiemy. Racja, jak ona się cieszy. Powiem wam, mega jest naprawdę po sezonie. Po sezonie. Tylko po sezonie. Troszeczkę nam się nudzi, bo nie ma co robić. Ale z jednej strony to jest piękne. Że człowiek tak goni i może sobie odpocząć. Popatrzeć ogólnie na fale. Nie ma tłoku, nie ma parawanów. Jest mega. Pomysł był pojechać teraz do Międzyzdroi, ale raczej ten pomysł wybije wszystkim z głowy, dlatego że ogólnie tam jest blokowisko. Jedynie co, to trzeba jakieś zakupy zrobić. Coś pokupować, porobić. Zobaczymy co i jak. No siłą. Najchętniej to poszłaby się pokąpać. Wczoraj takie wariacje robiła, uciekała przed falami i rzucała się na falę jak małe dziecko. No już, już, już. Idzie, idzie. Zezwalam. Wczoraj były większe fale. Powiem wam, że ja bym mógł leżeć tutaj cały dzień. Słoneczko jest, pogoda jest, rewelacja. Tak się rozmarzyłem ogólnie, ale trzeba iść na posiłek jakiś, żeby was nie zamęczać gotowaniem, no to będziemy 2,5 km szli do najbliższej miejscowości, bo tutaj nie ma nic. Znaczy jest smażalnia, ale jakoś tak tym olejem jedzie, więc nie za bardzo. Nie ma ludzi. To jest to. Powiem wam tak, oszukałem was z tym obiadem. Obiad robię sam. Nie miało być tak kulinarnie, ale trudno. Z byle czego, czyli to co mamy w lodówce, byśmy zorganizowali. Czyli będzie makaron, kiełbasa, cebula. Znalazłem oliwki, więc oliwki też się znajdą. Znajdzie się sos pomidorowy, słodko-kwaśny, no i tyle. Nie chce nam się iść, 49 minut pokazuje, żebyśmy musieli iść na pieszo do Międzywodzia. Do Międzywodzia, tak? Tak. No, do Międzywodzia, więc stwierdziliśmy, że chwila, moment i będzie obiad gotowy. No, więc jest tu za dupie, ale fajnie ogólnie, bo na plaży jest mega, mi tam potem bateria się wyczerpa, więc nie nagrałem wam za dużo, jak zwykle, ale pójdziemy po południu, to wam pokażę najwyżej jeszcze po południu kilka ujęć. No i będzie to chyba koniec tego vloga na plaży. Jutro śmigamy gdzie indziej, nie wiemy gdzie. Aha, a propos tego obiadu. Schabowy jeszcze wyjedzie. Jest urlop. 15 minut, obiad gotowy. Pleśniowy ser, oliwki, żółty ser, makaron, sos słodko-kwaśny. Szamamy. Mała dogrywka. Co nasi to? Odważni jesteście. Odważni jesteście. No nie zauważyliście. No to taki groźny. No, więc przyszedł weekend. My tu vlogi, Ania pracuje. A tu się imprezownia zaczęła robić. A takie było pustkowie. Póki dogrywam, bo nie wiem czy mnie widać. Nie wiemy gdzie jechać, bo dużo kempingów jest zamkniętych. A nie chcemy jechać gdzie ludzie są, a tutaj też są ludzie. I taki dylemat.
No niektórzy wyjeżdżają. Nie, Oli? Relacja rano, co będziemy robić. Zobaczcie, jaka fajna przyczepa przyjechała dzisiaj, wczoraj wieczorem. Z autkiem terenowym. Bajka. Też z Niemiec. Dobra, takie kamperki tutaj sobie stoją. Ogólnie fajnie. Trochę ludzi przyjechało. Oryginalne. A my rano zmierzamy w kierunku słońca. Nie, w kierunku toalety. Tak, Lola? No niektórzy sobie tutaj zostawiają te kempingi, bo wczoraj się dowiadywałem, że zimują i płacą za to. Dobra. Ogólnie teren jest duży. Tam w narożniku. Chodź, Oli. Tam w narożniku można iść do lasu i wyjść na wydmach, albo można tam przejść ogólnie, jak szliśmy wtedy na plażę. Takich starych domków jest dużo, a tam są jeszcze starsze domki drewniane. Domki typu brda. Te są w miarę nowe, a takie są starawe. Motorki porozstawiane. Tam na dole. Działo się. Działo. Już wstali, to się dziwię. I tam ta strona ogólnie, sorry, że słońce jest. Też jest mnóstwo po prostu kempingów, a na samym końcu w narożniku tam są domki. Więc spory obiekt. Oczywiście toalet wam nie pokazuje, jak to każdy youtuber. Ogólnie czysto. Niektóre toalety zamknięte. I dużo też takich vanów poprzerabianych. Tak jak my mamy Volkswageny, te czwórki, te piąteczki. Wszędzie chodniczki, lampy. Jest sklepik, bankomat, portier, więc jest teren zamykany. No i smażalnia jest taka właśnie, coś kawiarnia. Ogólnie klub, dyskoteka. Organizują tutaj koncerty w sezonie. No ale teraz jest to wszystko pozamykane. Wczoraj jakieś urodziny wyprawiali też. No to akurat zobaczcie. Mamy połowę września, a ludzie w namiocikach są, więc też spoko. No ludzie tak na stałe na przykład mają. Czekajcie, zniżę się, żeby nie było widać słońca. I połączone mają jakby kempingi ze sobą. Na pewno gdzieś jakaś rodzinka albo znajomi. No i tak mają, nie? O, taki wanik. A tam jest recepcja. I te inne rzeczy. Plac zabaw. Też takie właśnie gry. Cymbergaje. Szachy. Zobaczcie, ile tutaj jest jeszcze pełno miejsca. Tylko kurczę, tutaj to jest właśnie tak, jak widzicie, przy ulicy, nie? No i to jest taka prawa strona, a my jesteśmy po tej lewej stronie. A tam tak naprawdę tej lewej strony to jeszcze nie zwiedziłem, pójdę. No widzicie, tutaj macie szachy, a tam jest, są gry. Cymbergaje, bilardy. A tam są namioty jeszcze porozstawiane. A tutaj taka strefa, gdzie można sobie porobić ognisko. I wędzarnia. Tak, Oli? Nawet tego nie wiedziałem, że to tutaj jest. No, ale bałaganik jak po sezonie, albo po imprezie. I tyle. My wracamy, a kamping nasz jest tam. Kamper, o, na wprost. A tu stoi taka ładna Integra koło nas. My już po śniadanku. Ajajaj. Nie tak miało być. Pokażę wam drugi sposób robienia mojej kawy. Przez Aeropress. Wrzucamy troszeczkę kawy. Będzie mocna. Taką lubimy. I zalewamy delikatnie kółeczkami po ściankach. Ja chwileczkę zostawiam. Rozlewam to normalne.
Ok, i teraz dokręcam pod górę. Pianeczka jest. Chwilę odczekuję, jak sobie troszeczkę skapie. I zaraz bierzemy nasz ekspres ciśnieniowy i płynnym ruchem delikatnie ogarniamy kawkę. Delikatna, a kopię po deklu. O, powietrze wychodzi. Suchutko już będzie. Ciach. Ciach. I kawka gotowa. One life, free life. A my zaraz rozkminiamy, gdzie jechać dalej. Rotacja jest. Teraz zamiast Volkswagena stoi Mercedes Marco Polo. My zostaliśmy dzień dłużej. Jutro wyruszamy. Prawdopodobnie nie powiem wam gdzie. Na tym kończymy ten vlog i uderzamy dalej w trasę. 3 dni to za długo w jednym miejscu, ale fajnie. Poczylautowaliśmy się. Fajna plaża i w ogóle. A ja teraz przygotowuję sobie kiełbasę z ogniska. No i widzimy się w następnym vlogu. Jak nie subskrybujesz naszego kanału, to nie subskrybuj, chyba że masz ochotę. Dawaj łapę w górę. No i zobaczysz, co tam się dzieje u nas potem w osadzie. Ja sobie już kiełbaskę fajnie robię. No, też nie wiedzieliśmy, że są takie miejsca tutaj. Można sobie wszystko zorganizować. A że jest motocyklowy zlot, no to będzie dzisiaj impreza do rana, tak jak wczoraj. I spoko. Ja się z wami żegnam, uśmiechu wam życzę na co dzień. Trzymajcie się, cześć!